Witam na moim kanale. Pamiętacie, jak kilka miesięcy temu zamawiałem krewetki, kilka odmian i były wtedy, trafiły do mnie harlekiny, spinaty, białe orchidee, kardynałki i za tydzień miały do mnie trafić jelonose. I właśnie nie ujawniałem tych nagrań, które zrobiłem po tym, jak powpuszczałem krewetki, które do mnie przyjechały. Zobaczcie, jak one wyglądały i podejrzewałem, że między innymi to było powodem tego, że potraciłem aż tak dużo krewetek, bo utrzymały mi się tylko białe orchidee, które się fajnie rozmnożyły. Kardynałków jest niewiele, ale żyją i coś tam się mnoży. I poza tym wszystko inne szlak trafił i właśnie nie wiem, dlaczego w ogóle takie krewetki w takim stanie są po prostu wysyłane jako krewetki krajowe, które ewidentnie były przywiezione, eksportowane z Indonezji chore. No i jak ktoś oglądał dawny filmik sprzed 3 miesięcy, wrzucę tutaj, że będzie można kliknąć i się cofnąć do tego filmiku, no to pamiętacie, jak zachwalałem tego pana, że piękne krewetki mi przysłał i tak dalej. No to faktycznie w pierwszym sorcie było ładnie i nie za bardzo zauważyłem, że przez ten tydzień czasu aż tak dużo coś tam krewetek popadało, a jak już wpuściłem jelonosę, no to się zaczęło, że w ciągu miesiąca prawie znikły mi krewetki. I właśnie, nie wiem, sami sobie zaobserwujcie, jakim stanie one, jak one po prostu wyglądają. Ja po prostu zapłaciłem cenowo za krewetki wyhodowane w własnych akwariach, a nie zaimportowane i faktycznie, jeżeli na przykład kardynałki czy biała orchidea w miarę się mnoży w akwariach, tak inne krewetki dosyć słabo i nie wierzę w to, żeby ktoś miał hodowlane własne harlekiny i jeszcze sprzedawał różnym ludziom, także wiecie, jak to jest. A wszystkie paczki wyglądały identycznie spakowane i identyczne siateczki i tak dalej, więc wszystko to przyjechało eksportem. No ale cóż, człowiek uczy się na błędach i już następnego razu takiego błędu nie popełnię, chyba że se sam faktycznie zaryzykuję i sobie ściągnę z Indonezji krewetki eksportowe, bo po prostu takie odmiany, co mnie następne interesują, no to nie bardzo idzie w ogóle dostać je w Polsce. A wy jakie mieliście przygody z krewetkami z Sulawesi przy zakupie? Napiszcie w komentarzu.